Wystawa prac częstochowskiego artysty, rozpoznawalnego na całym świecie, głównie dzięki niesamowitej formie rzeźb balansujących, które wykonuje od lat 90. ubiegłego wieku, jest intrygująca ze względu na to, że daje sposobność poznania nie tylko efektu finalnego samego dzieła, z którym zazwyczaj mamy styczność, ale też twórczego procesu prowadzącego do jego powstania. W Muzealnym Pawilonie Wystawowym eksponujemy najnowsze kompozycje z cyklu rzeźb balansujących, sportowcy, atleci, akrobaci, jak również wizerunki osobistości świata artystycznego i politycznego, ludzi Kościoła. Serdecznie dziękuję artyście za kolejną możliwość współpracy, jak również zespołowi Muzeum Częstochowskiego, w szczególności pani Katarzynie Sucharkiewicz, będącej kuratorką wystawy. A teraz w ten niesamowity świat wprowadzi państwa sam artysta, Jerzy Kędziora. To można zobaczyć, co to jest wiwisekcja, ale to taki rodzaj ekshibicjonizmu jakiegoś takiego, że chcę pewne formy, dojścia do form, elementy realizacyjne odsłonić przed publicznością, przed zwiedzającymi. Sam prowadząc galerię, często spotykam się z pytaniami: a jak pan to robi? No i opowiadam, jak to robię, ale to nie jest taka prosta historia. A ponieważ to pytanie jest tak ciągle, to no mówię, tak się to wałkuje z jednego o drugi. To jest jedna historia. Druga historia to jest to, że zarówno na tyle interesujące jest to, co ja robię, te moje rzeźby, dla oglądających, dla tych, którzy tam przychodzą, jak i również mój warsztat. W którymś momencie, żebym nie musiał tak właśnie mówić jak tutaj, nie wiem jak to do ludzi trafia, no to postanowiłem zrobić taką wystawę. Trzecia historia, która mnie do tego skłoniła, to jest taka, że od pewnego czasu założyliśmy fundację i jakimiś drogami doszło do tego, że dzieci, które prowadzą tę fundację, wypchnęły mnie do psychiatryka w Krakowie, do szpitala psychiatrycznego. Tam mam swoją pracownię, znacznie ciekawsze warunki niż tutaj, które sobie stworzyłem na miejscu. No i to mnie urzekło. Żebym tam mógł pracować, to próbowaliśmy z rehabilitantami z tamtego obiektu, z tamtego przybytku zdrowia psychicznego, stworzyć pewne programy. I jesteśmy w trakcie programu w poszukiwaniu równowagi. I pierwszą, jak gdyby odsłoną tego projektu, wiwisekcji, była wystawa w tamtej pracowni i w jej okolicach. Chodzi o to, że na wystawę tę składa się zarówno otwarty warsztat twórczy mój, gdzie pokazuję, jak dochodzę do form, jak dochodzę do tego, że te rzeźby wyglądają tak a tak, jak cała ta technologia wygląda, bo kolejne pytania, które pan chyba jest wyjątkowym fizykiem. No, wyjątkowym, ale intuicyjnym. Także czasem gdzieś patrzę na tego Newtona, który też by nie wiedział, że jest fizykiem, gdyby prawdopodobnie jabłkiem nie dostał w głowę, albo to, że wszystko gdzieś płynie, czy rusza i tu nie wiem, czy to ten pan Tarej powiedział, co się do samej, dwa razy do tej samej rzeki nie wpada, czy ten, co język pokazał, że wszystko się rusza, mc kwadrat i jedno do drugiego ma się jakość. Korzystam z tych rzeczy, ale przystępnie powiedziałem? Nie, to można to na wystawie podejrzeć. I tak, na czym to skończyliśmy? Ale to zaczniemy jeszcze od innego. Wystawa ma kilka jak gdyby wątków. Jeden to jest właśnie odkrywanie tego warsztatu i to, jak rzeźby balansujące
wychodzą z pracowni, wychodzą tutaj z zamkniętego obiektu muzealnego w przestrzeń na zewnątrz. I tu, żeby nie zanudzać, ale żeby przybliżyć być może dla kogoś nieco zagadkową, nieco intrygującą historię pewnej rzeźby, to akurat pan operator, który tutaj nastawiał tę aparaturę i każe mi się tutaj właśnie wymądrzać, wczoraj nakręcał, jak ja czasem ze swojej rzeźby robię aktora, takiego aktora, który ma zagrać pewną rolę w jakimś wydarzeniu. I ponieważ jesteśmy w okresie pandemii, wszyscy wiemy, co to znaczy, prawda? To ja jednej panience, takiej nagiej prawdzie, którą nazwijmy pandemia, zamknąłem ją w takiej klatce, jak się nazywa to, że nas na 2 tygodnie zamykają? O! I jest to kwarantanna pandemii. Trzymamy niby te wszystkie reżimy, maseczka, rękawiczki, coś do odkażania, ale równocześnie trochę się huśtamy, a ta kratka taka w koło, która nas otacza, to tak rwie się gdzieś. I to jest ten rodzaj publicystyki mojej, bo tutaj prawdopodobnie możecie Państwo spotkać, że nie wiem, w jakichś przypisach do tej wystawy, że czasem, bo chodzi o to, że balansujące wyrosły z pewnego nurtu publicystycznego mojego. Powstały z tego, że nie był to spór czysto artystyczny z pewnymi twórcami, którzy zastanawiają się nad tym, czy taki rodzaj wypukłości jest ważniejszy od takiego rodzaju wklęsłości, tylko coś, co mnie prowokowało do tworzenia, był czas stanu zmiany ustrojowej. Ja byłem w to mocno zaangażowany i ponieważ uczestniczyłem w wystawach problemowych, to te rzeźby balansujące były takim rysem, fragmentem portretu Polaka czasów transformacji. I Alina była krawędzią, na której stanęliśmy, gdzie zaczęliśmy szukać wyborów. Znaczy, stanęliśmy przed wyborami różnymi i zaczęliśmy balansować. Może już na ten temat skończymy, ale skoro powiedziałem, że to był portret Polaka czasów transformacji, to akurat mamy drugi wątek tutaj, na który namówiła mnie, zgodziła się pani kurator, dyrekcja muzeum i pociągnęliśmy ten wątek rodzajem pewnego lapidarium głów ikon stulecia, które, no nie mogę powiedzieć, że do końca przypadkowo się u mnie znalazły, no bo musiałem je zrobić, ale to nie były robione na taki rodzaj wystawy czy coś. Są to z okresu mojego, no ja już tymi rzeźbiarskimi historiami pewnie ze 40 lat minimum zajmuję się i z tego okresu takie poodkładane głowy, to już taki lamus tych, powyciągałem je 2 lata temu i pokazałem, ktoś mnie zresztą też sprowokował do tego, a pokaż to na to stulecie niepodległości. I są tu ludzie z wielu profesji, między innymi tutaj na wystawie akurat odstawiono w inny moment, z tego lapidarium wyciągnięto 3 głowy naszych świętych tego stulecia, znaczących świętych. Jeden święty Jan Paweł II, drugi błogosławiony Popiełuszko, to fragment tutaj niedaleko stojącego pomnika i trzeci Wyszyński, gdzie kiedyś Jasna Góra ogłosiła pomnik i ja konkurs na pomnik i ja w tym uczestniczyłem, została mi ta głowa. Także
teraz oni święci, a ja jej mam takie głowy, kurcze, jak powiedziałem, w lamusie na strychu. A inni to ludzie kultury. Jest Haśka Poświatowska, najpierw z Częstochowy. Tu jest Krzysiu Pośpiech. Tam mamy Perepeczkę. Sam jestem. Sam to na podłodze jeszcze na razie stoi. Ale są ludzie polityki, jak Piłsudski, a zresztą artysta, polityk, Paderewski, proszę bardzo, pierwszy premier. I taki głów, tutaj jak mówię, fragment tego projektu pokazujemy, takie lapidarium. I kolejna historia tutaj pokazywana, i może na tym zakończę, to jest kilka głów pokazanych, jak gdyby zabranych tym rzeźbom balansującym. Wydaje mi się, że szczególnie w ostatnim okresie, kiedy robię sportowców, pomyślałem, że nawiążę do klasycznego stylu, tam gdzie się budowało pewne kanony, tak, kanony piękna, dziękuję pani Kasiu, kanony piękna, kanony proporcji, wielkości, ale i to co się wykształciło, co wiemy, że profil grecki. Nawiązując do tego, nie wprost, zobaczą państwo, że ani to piękno, ani ten zupełnie profil, ale ma swoją wyrazistość. Na przykład umięśnienie, ale tam ci herosi stoją w bardzo klasycznych pozycjach, a jeśli już są w ruchu, to takim dość skondensowanym, też bym powiedział dość statycznym. Powiedzmy sobie dyskobol Mirona, to wszyscy znamy czy coś, bo już nie chodzi o to, jakie późniejsze tam grupa Laocoona czy inne, ale z tamtego klasycznego okresu. Natomiast mnie sprowokował ten ruch do pogłębienia go, poszerzenia. Jedno, oderwanie go od ziemi, czyli zupełnie inna statyka, jeśli tu możemy o statyce w ogóle mówić. Inne proporcje, bo teraz człowiek inaczej troszkę wygląda. I jeśli już ma taką klasyczną postawę, to już jest inny sport, którego ja tutaj nie dotykam. To są ci wszyscy herosi, którzy... W czym to są? Kulturyści, kulturystyka. To jest zupełnie inna postawa, inny człowiek. Nie takiego. Ja tu się pochylam nad tym, jak walczymy dzisiaj o największe rekordy. I patrzę ten trzeci zrzucony... O ten trzeci skok, gdzie po raz trzeci rzucamy poprzeczkę, ale zawieszamy ją bardzo wysoko. Gdzie skaczemy do wody z niebotycznych wysokości i próbujemy w międzyczasie zrobić trzy salta i szukamy czwartego. Jak na lodzie się obracamy, to też flipy, flapy, flip, flabi, kto jeszcze? I Buster Keaton, słusznie, tak, a może nie, akurat Chaplina robiłem. Dobra. No, serdecznie zapraszam, jeśli to temu ma, tak? Bo temu to ma służyć ta nasza wypowiedź. Czy jeszcze coś mam dodać? Serdecznie zapraszam. Być może się tu spotykamy jeszcze na jakimś jednym czy drugim dniu otwartym, gdzie sobie jakiś projekt zrobimy, czymś się pobawimy. Miło mi będzie. Dziękuję ślicznie.